Zarząd dzielnicy ma między innymi inicjować i wspierać działania budujące lokalne więzi oraz organizować inicjatywy, dzięki którym mieszkańcy dzielnicy będą mieli się szansę poznać. Do 3 kwietnia można było zgłaszać swoje kandydatury. Teraz czas na wybory. Zostały zweryfikowane i opublikowane już listy kandydatów i proszę Państwa, 23 kwietnia będzie ten dzień, kiedy każdy z nas będzie mógł pójść do lokalu wyborczego i oddać swój głos na swoją reprezentację. Przypomnę może, że każdy z nas będzie mógł wybrać 5 kandydatów, czyli na danej liście będziemy mogli zakreślić przy 5 nazwiskach krzyżyk postawić, bo tak też to głosowanie będzie przebiegało. Są dzielnice 2, gdzie zgłosiła się taka ilość kandydatów, ile jest statutowa ilość osób zasiadających w zarządzie dzielnicy, czyli po 5, czyli w dzielnicy zachodniej i dzielnica lęborska nie będzie miała przeprowadzenia wyborów. W wyborach głosować może osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończyła 18 lat oraz mieszka na terenie dzielnicy i jest ujęta w rejestrze wyborców prowadzonym przez miasto. 23 kwietnia gorąco zachęcam Państwa, abyście poszli do wyborów i wybrali taką reprezentację, którą chcielibyście, żeby pracowała na naszą rzecz, bo będziemy głosowali na naszych przedstawicieli. Wszystkie informacje dotyczące szczegółów, czyli jaki lokal wyborczy, w którym miejscu trzeba będzie głosować, znajdziecie Państwo na naszej stronie, na naszym BIP-ie. Natomiast trzeba zabrać z sobą dokument tożsamości i raz jeszcze przypomnę, że możemy głosować w swojej dzielnicy, czyli tam, gdzie zamieszkujemy. Tam wybieramy swoją reprezentację. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 10 do godziny 18, czyli w niedzielne popołudnie będzie można pójść i po prostu wybrać te osoby, które chcielibyśmy widzieć później w zarządzie dzielnicy. Dzielnice, gdzie została zgłoszona największa ilość kandydatów, to Radzikowo oraz Podczele. Tam po prostu ta postawa obywatelska bardzo mocno została zaakcentowana. Mieszkańcy są bardzo świadomi tego, chcą, aby ich reprezentacja w zarządach dzielnicy była silną reprezentacją i tam będą te wybory pewnie z dużą frekwencją, bo tak zakładam, że mieszkańcy będą chcieli po prostu oddać swój głos na swoich kandydatów, tych, którzy po prostu będą znajdowali się na liście. Więc zapraszamy 23 kwietnia od godziny 10 do 18. Trzeba po prostu przyjść i skorzystać z przysługującego nam prawa po to, żebyśmy później w pełni świadomie wybrali zarząd poszczególnych dzielnic. Nowo wybrane zarządy dzielnic rozpoczną swoją działalność już w maju. Myślę, że wtedy będą się odbywały już pierwsze spotkania, bo mieszkańcy będą pewnie chcieli zgłosić swoje potrzeby, swoje problemy, porozmawiać o tym, o nowych inicjatywach na terenie dzielnic. Temu właśnie służy to gremium, żeby zbierać te opinie, żeby zbierać informacje, żeby dbać o to, żeby w danych dzielnicach panował porządek, żeby odbywały się jakieś wydarzenia, czy to kulturalne, czy sportowe. Ja pamiętam czas, jak działały zarządy osiedli, wtedy ten głos mocno wybrzmiewał. Teraz przez kilkanaście miesięcy nie było zarządów dzielnic, nie było zarządów osiedli i trzeba było zupełnie inaczej organizować pracę. Bardzo brakowało mi tego silnego, mocnego, zdecydowanego głosu, który wybrzmiewał z dzielnic, bo to są nasze lokalne, takie małe ojczyzny i chciałabym, aby nasze działania, które prowadzimy jako Urząd Miasta, były odzwierciedleniem potrzeb w danych dzielnicach.